Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na nowym nagraniu Fundacji Pro Vita Bono. Tytuł dzisiejszego naszego spotkania: Friedrich Nietzsche a narodowy socjalizm, czy też nazizm. Będę bowiem tych pojęć używał zamiennie. Kwestia Fryderyka Nietzschego i nazizmu jest bardzo dyskusyjna, w tym sensie, że napisano na ten temat wiele książek, w których się tą tezę o związkach filozofii Nietzschego z narodowym socjalizmem albo uwiarygadnia, albo też się te związki neguje. Generalnie ja powiedziałbym w ten sposób. Z punktu widzenia filozofa, który się posługuje metodologią typową dla nauk filozoficznych, którego interesuje tylko i wyłącznie to, co napisał rzeczywiście i opublikował Friedrich Nietzsche, no to zarzut, że Nietzsche był nazistą, jest zarzutem błędnym. Z punktu widzenia politologa i historyka myśli politycznej widać jednak wyraźnie związki pomiędzy zwulgaryzowaną filozofią Fryderyka Nietzschego, pod którą niekoniecznie on sam by się podpisał, a narodowym socjalizmem. Dlatego też, ponieważ sprawa jest kontrowersyjna i budzi olbrzymie dyskusje w literaturze przedmiotu, postanowiłem podzielić swój dzisiejsze z Państwem spotkanie, podzielić na dwie podstawowe części. W części pierwszej omówię Fryderyka Nietzschego oryginalnego, takiego, jaki zachował się on w oryginalnych jego pismach, a w części drugiej omówię niczanizm, czy filozofię Nietzschego zwulgaryzowaną, która krążyła w Niemczech i zresztą nie tylko w Niemczech, w XX wieku, w pierwszej połowie XX wieku. No to bo tak naprawdę mamy tak, mówiąc wprost, pytanie, czy filozofia Nietzschego w jakiś sposób na narodowy socjalizm wpłynęła. Zanim jednak przejdziemy do tego, parę słów biograficznych. Nietzsche urodził się w Niemczech, zmarł w wieku 56 lat zaledwie. Po dzień dzisiejszy badacze jego, a tu może nie tylko sami badacze, ale również lekarze zajmujący się tą kwestią, zajmują się problematyką zdrowia psychicznego Nietzschego. Wiemy o tym, że wiele lat spędził lecząc się psychiatrycznie lub też spędził wprost w zakładach psychiatrycznych. Pod koniec życia całkowicie stracił związek z rzeczywistością. I wśród historyków trwa dyskusja, dlatego że jedni twierdzą, i to jest teza taka, bym powiedział, popularniejsza, że Nietzsche w młodości zachorował na chorobę weneryczną, na syfilis, którego nie zorientował się, że jest chory, którego nie wykryto i dlatego też nie był on leczony, co spowodowało nieodwracalne zmiany w całym jego ciele, również w mózgu. Według drugiej teorii Nietzsche chorował na rodzaj jakiejś depresji maniakalnej, czyli był chory psychicznie. I zwolennicy tej drugiej tezy odrzucają, a w każdym razie podważają pogląd o tym, że był to skutek nieleczonej choroby wenerycznej, stwierdzając, no to jest argument zresztą najbardziej słuszny i logiczny, że nie można tego stwierdzić z całą pewnością, dlatego że Nietzsche umarł zanim stworzono testy na syfilis, dlatego też nie można jednoznacznie stwierdzić, że taka była przyczyna jego choroby i szaleństwa i śmierci. To, co jest dla nas i nie zostaje, dla nas nie ma wątpliwości, jest to, że Nietzsche był człowiekiem bardzo, ale to bardzo słabego zdrowia. I dotyczy to zarówno jego kondycji psychicznej, intelektualnej, jak i fizycznej. Miał olbrzymie problemy ze wzrokiem i z oczami. Lekarze zakazywali mu czytać więcej niż 1,5 do 2 godzin dziennie, co dla filozofa, powiedzmy szczerze, jest tragedią. Dlatego jego teoria nadczłowieka, woli mocy,
jest teorią, w której on w jakiś sposób odreagowywał swoje życiową słabość i nieszczęście. No, bardzo prosto, jakby ten kompleks słabości leczył w ten sposób, że wyobrażał sobie, że to on jest tym nadczłowiekiem posiadającym wolę mocy. Ważny i istotny aspekt Nietzschego jest to również jego dom rodzinny. Nietzsche wychował się w domu ortodoksyjnie luterański. Jego ojciec był pastorem luterańskim. Wychował się w atmosferze niezwykle tradycyjnego luteranizmu, pietystycznej. Jego matka nie odebrała nawet żadnego wykształcenia, dlatego że jej rodzina uważała, że kobieta nie powinna się kształcić. Ma być tylko i wyłącznie matką, żoną, kucharką i sprzątaczką. I Nietzsche, tutaj jest jakby jego drugi bunt, już nie przeciwko swoim słabościom osobistym, ale przeciwko chrześcijaństwu jako takiemu, które wyniósł z domu rodzinnego. On sam twierdzi, że stracił wiarę w Chrystusa w 13 roku życia. Czy jest to prawda, czy nie, tego nie wiemy i nie sprawdzimy. W każdym razie on taki pogląd sam o sobie głosił. Odpowiadając jeszcze może ostatnią rzecz, warto wspomnieć o tym, że Nietzsche umiera w roku 1900, a więc przed I wojną światową. Nie zdążył oczywiście poznać Adolfa Hitlera, nie słyszał o kimś takim, nie słyszał o faszyzmie, o Benito Mussolinim i narodowym socjalizmie. Dlatego też nie możemy w żaden sposób stwierdzić, czy utożsamiałby się, czy też nie utożsamiałby się z tymi poglądami. Twarz Fryderyka Nietzschego jako ojca, czy jednego z twórców niemieckiego nacjonalizmu, szowinizmu, imperializmu, rasizmu i narodowego socjalizmu w znacznym stopniu dorobiła jego siostra Elżbieta Elizabeth, która chciała koniecznie, żeby jej nieżyjący już brat był sławny. Sama była, jak zdaje się, nie za bardzo się orientowała i w filozofii, i w polityce, ale miała męża, który się orientował i który był niemieckim szowinistą. I dlatego we dwoje stworzyli taki coś w rodzaju fundacji zajmującej się propagowaniem myśli nietzscheańskiej, wydawaniem pism pozostawionych przez niego w rękopisie i starali się obydwoje stworzyć wizerunek Nietzschego jako niemieckiego szowinisty i w ten sposób stworzyć wizerunek wielkiego myśliciela politycznego, który stworzył nowoczesne Niemcy. Co więcej, kiedy jego siostra Elizabeth umiera, jeśli mnie pamięć nie myli, w roku 1935, na jej pogrzeb przyjeżdża osobiście kanclerz III Rzeszy Adolf Hitler. Jeszcze zanim zmarła, została tam przez Hitlera odznaczona jakimś wysokim odznaczeniem państwowym, jako ta, która propagowała Nietzschego w wersji autentycznej, czyli Nietzschego jako narodowego socjalistę, czy prekursora narodowego socjalizmu. No, sprawa jest zdecydowanie bardziej skomplikowana, dlatego że siostra rzeczywiście wraz ze swoim mężem wydawała różne pisma zmarłego Fryderyka. Między innymi w 1907 roku wydała Wolę mocy, jedną z najbardziej znanych książek Nietzschego. W książkę, którą wydała na podstawie, składając różnego rodzaju fragmenty niewydane Fryderyka Nietzschego, który niekoniecznie być może by chciał, żeby poszły w tej postaci, w jakiej były, bo z jakichś powodów sam ich nie wydał. Jest również posądzana o to, że nie tylko wydawała te fragmenty nieautoryzowane, ale że również razem z mężem retuszowała niektóre fragmenty. Dlatego też Wola mocy przez niektórych badaczy sympatycznie wypowiadających się o Friedrichu Nietzsche nie jest w ogóle uwzględniana pośród jego dzieł. Na przykład to każdy z Państwa może sprawdzić na Wikipedii niemieckojęzycznej, jak sobie Państwo wejdziecie Friedrich Nietzsche i zobaczycie tam taki dział Werke, czyli dzieła Fryderyka Nietzschego, nie znajduje się tam Wola mocy. Dlaczego ona jest takie będzie wzbudzała kontrowersje, to jeszcze powiem w trakcie tego filmu, a konkretnie który jej fragment.
No i to byłoby, można powiedzieć, na tyle, jeśli chodzi o wstęp, który nam od razu pokazuje jedną rzecz, którą będę starał się Państwu przedstawić w całym dzisiejszym wykładzie. To znaczy, że istnieje Nietzsche oryginalny i istnieje Nietzsche, jak to się mówi naukowo, zwulgaryzowany, czyli sprymitywizowany, hasłowy, gdzie z filozofii Nietzschego zostało kilka różnych pojęć, często oderwanych od tego, w jaki sposób one były używane w jego filozofii. To wszystko, można powiedzieć, okraszone paroma cytatami i powstał Nietzsche, jakiś taki no, prenazista, czyli przednazista, którym on w rzeczywistości nie był. To zacznijmy w takiej sytuacji od Nietzsche oryginalnego. O co chodziło Fryderykowi Nietzschemu? Nietzsche jest przede wszystkim filozofem, który doszedł do wniosku, że cała filozofia Zachodu od VII wieku przed Chrystusem w starożytnej Grecji, czy jak kto woli VII wieku przed naszą erą, w filozofii greckiej w VII wieku, czyli 2600 lat przed życiem Fryderyka Nietzschego, pojawił się błąd. Błąd, który spowodował, że cała filozofia późniejsza zboczyła na ślepy tor i jest jednym wielkim błędem. Błąd ten nazywa się Platon. Platon sformułował pogląd, że istnieje coś takiego jak byt, czyli forma istnienia. Istnieje coś takiego jak prawda, czyli zgodność twierdzenia o danym bycie z tym, jak ten byt istnieje w rzeczywistości. O prawdzie możemy mówić wtedy, to już mówi Arystoteles, jeśli mamy zgodność twierdzenia z rzeczą. Czyli jeżeli pokazuje, to jest książka, to albo jest to książka, by nam powiedział Platon, albo to nie jest książka. Jeżeli powiem, że to jest książka, a jest nią, no to mamy zgodność twierdzenia z rzeczą, a więc mamy prawdę. Jeśli powiem, że jest to krzesło, to w takiej sytuacji mamy do czynienia z niezgodnością twierdzenia z rzeczą, a więc mamy fałsz. Co więcej, filozofia najpierw Platona, potem filozofia neoplatońska. I cała filozofia późniejsza grecka, jak również filozofia chrześcijańska i cała myśl chrześcijańska będą twierdziły, że byt w tym znaczeniu najbardziej prawdziwy, można powiedzieć przez duże B, utożsamiony przez chrześcijan wprost z Bogiem chrześcijańskim, że tak pojęty byt zawsze był, jest i będzie taki sam. Wszystkie nauki teologowie są zgodni, że Bóg zawsze był, jest i będzie taki sam. Również wszystkie kategorie opisujące czy to Boga, czy stworzony przezeń świat są takie same. Zawsze bowiem tym samym były pojęcia dobro, zło, prawda, fałsz, sprawiedliwość, niesprawiedliwość. Ludzie mogą nie zgadzać się co do tych pojęć, bo fałszywie je definiują i rozumieją. Nie zmienia to jednak faktu obiektywnego, że pojęcia te zawsze były, są i będą po wsze czasy zawsze takie same. Jest to pojęcie prawdy, które znajduje się w centrum ataku Friedricha Nietzschego. Przeciwko niemu wysuwa on przede wszystkim Heraklita z Efezu, który w moim przekonaniu, jest zresztą na ten temat sporo literatury i w języku polskim, i nie w polskim, który jest dla Nietzschego wzorem filozofii. Heraklit jest myślicielem, który gdzieś tam sobie żył przed tym upadkiem, kryzysem według Nietzschego filozofii greckiej w VII wieku przed Chrystusem. I który twierdził, że całe życie jest walką. Nie ma prawdy. Prawda jest prawdą tych, którzy wygrali. Ci, którzy przegrali i ich prawdy zostały uznane za fałsz. I Heraklit, w ogóle filozofia przedsokratejska,
sprzed Platona twierdzi, że nie istnieje prawda jako zgodność twierdzenia z rzeczą, ponieważ wszystkie prawdy o świecie zawierają się w mitach. Wielkich mitach kosmologicznych, czyli dotyczących tego, jak bogowie stworzyli świat. Wielkich mitach politycznych, które gruntują greckie pojęcia polityczne, grecką polis, państwo miasto, porządek społeczny, hierarchię, wartości. To wszystko zawarte jest w micie. I Nietzsche zwraca uwagę, że w VII wieku mit zostaje ośmieszony, odrzucony przez Sokratesa, Platona i przez ich wszystkich następnych uczniów, którzy stwierdzają, że rozum ludzki posiada moc, aby przeniknąć przez mit, aby przeniknąć istotę świata, zrozumieć dobro, zło, czym jest byt, czym jest niebyt, czym jest prawda, czym jest fałsz i określić te pojęcia raz na zawsze. Nietzsche uważa, że w momencie, w którym określono pojęcie prawdy i skojarzono je z bytem, a jeszcze potem chrześcijanie byt skojarzyli z Bogiem, doszło do egzystencjalnego kryzysu całej myśli Zachodu i ludzkość tkwi w tym kryzysie według Nietzschego po dziś dzień. Nietzsche bowiem neguje pojęcie prawdy, zarówno w filozofii Platona i całej filozofii greckiej, w chrześcijaństwie, w scholastyce, w myśli nowożytnej renesansu i oświecenia, jak również w myśli pozytywistycznej epoki, w której on żyje. Dlaczego? Dlatego, że Nietzsche twierdzi, iż wszystkie prawdy, na których ufundowano świat Zachodu, to są prawdy rozumu. Rozum konstruuje prawdy, odkrywa je, badając świat, badając związki przyczynowo-skutkowe. Stwierdza, że są jakieś prawa natury, na przykład, że 2 plus 2 to jest 4, że jeśli na przykład, nie wiem, ktoś ma nowotwór, to trzeba mu ten nowotwór wyciąć. Że jeśli coś wziąłem ze sklepu i nie zapłaciłem, to jest kradzież. To są wszystko prawdy wysnute przez rozum. Rozum wszystkie te rzeczy ponazywał i stwierdził, że pewne rzeczy są dobre, pewne złe, pewne są prawdziwe, fałszywe, sprawiedliwe, niesprawiedliwe. Nietzsche neguje cały aparat pojęciowy, który tworzy rozum, ponieważ uważa, że wszystkie słowa, terminy i pojęcia są oznakami władzy. Na czym polega władza? Władza polega na tym, że ci, którzy rządzą, swoim działaniom nadają pozytywne słowa. Dobro, sprawiedliwość, prawda. Wszyscy ci, którzy są w opozycji, wszystko to, co robią, głoszą, czy chcieliby, władza określa mianem zło, kłamstwo, fałsz, niesprawiedliwość. W ten sposób, mówi Nietzsche, władza tworzy pojęcia prawdy i są to pojęcia władzy sprzed stulecia albo i tysiącleci, które uważamy za prawdziwe. I trzeba z tymi pojęciami walczyć, ponieważ rzeczywistość współczesna jest do nich nieadekwatna. Słynny taki przykład dawany przez Fryderyka Nietzschego to jest przykład właśnie dobry i zły po grecku. Kiedy dobry kojarzy się w języku greckim z aristoi, czyli z najlepszymi, a zły z kakoi, czyli ze złymi. Dlatego też aristoi, arystokracja ma naturalny mandat do rządzenia państwem, podczas kiedy ci gorsi, czyli plebs, kakoi, nie ma tego mandatu do rządzenia państwem i musi słuchać. Dlatego Nietzsche twierdzi, że najbardziej rewolucyjną metodą dekonstrukcji wszystkich prawd jest filologia. Poprzez badania filologiczne budujemy genezę słów. Wiemy, jak powstały i w czyim interesie kiedyś zostały stworzone. Jest to myśl, którą potem po Nietzsche przejmie Heidegger i pociągnie, bym powiedział, w całym radykalizmie, jaki udało się z tego problemu wyciągnąć. Nietzsche jest w związku z czym przeciwnikiem pojęć,
prawd, związków przyczynowo-skutkowych, systemów. I to ze względu, czy dotyczy to teologii, czy dotyczy to mechaniki, czy dotyczy to fizyki, biologii, filozofii, logiki, czy czegokolwiek innego. Nietzsche bowiem tak samo potępia filozofię Platona ekologiczną, filozofię Arystotelesa ekologiczną, potępia tak samo chrześcijaństwo z pojęciami dobra i zła, ale równocześnie potępia również całą nowoczesną naukę i wiarę w to, że nauka może logicznie i racjonalnie wytłumaczyć świat, co Nietzsche odrzuca, ponieważ uważa, że świat jest nieracjonalny. W świecie nie ma rozumu, nie ma racjonalności, jest tylko wola. Wola i siła. Cały świat jest tylko zderzeniem woli i siły, dlatego, ponieważ my, ludzie, z taką, a nie inną umysłowością dzisiaj rządzimy światem i nad nim panujemy, to nam się wydaje, że nasz rozum jest w stanie racjonalnie wytłumaczyć wszystkie mechanizmy tym światem rządzące. O nie, nie, mówi Nietzsche. To jest urojenie człowieka. Na tym polega dekadencja całej naszej kultury, że my wierzymy w to, że rozum to wszystko rozumie. Z tego wynika świat nauk matematycznych, techniki, który Nietzsche oczywiście również odrzuca. Jeśli nie ma prawdy, no to jak wygląda świat? Nietzsche bardzo chętnie odwołuje się do znów wziętego od Heraklita z Efezu koncepcji mitu heraklitańskiego wiecznych powrotów. Grecy bowiem uważali, że historia nie jest linią prostą. Nie jest tak, że tutaj mamy, nie wiem, stworzenie świata, rok zero, narodziny Chrystusa, rok 33, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa i tam powiedzmy, nie wiem, do roku 2021, czyli do dzisiaj. Grecy wierzyli, że historia ma charakter kołowy. To znaczy, co ileś tysięcy lat wszystko wraca i się obraca to cały czas i tak dalej. I co ileś tysięcy lat wszystkie wydarzenia się powtarzają. Nietzsche uważa, że tak właśnie jest. Oczywiście bierze to znów od Greków. Nie jest przypadek jego zainteresowanie Grekami, dlatego że był profesorem filologii greckiej. Z wykształcenia, był filologiem. W wieku 23 lat został profesorem filologii w Szwajcarii i stąd jego zainteresowanie Grecją. I on jest święcie przekonany o tym, że świat się co ileś tysięcy lat powtarza, dlatego że w świecie nie ma wolnej woli, jest tylko zmaganie się mechanicznych sił, które muszą się zmagać tak, jak się zmagały. Wszystkie ruchy co ileś tysięcy lat się powtarzają i za ileś tysięcy lat znów narodzi się Friedrich Nietzsche i narodzimy się my, będę ja i będziecie Państwo mnie oglądali na laptopach, komputerach, w komórkach czy w czymś tam innym. Teoria wiecznych powrotów jest oczywiście znów wzięta od Heraklita z Efezu, który, jak widzimy, wyrasta na kluczowego filozofa dla zrozumienia Fryderyka Nietzschego. I potem, w późniejszych jakby interpretacjach nietzschańskich rozpoczął się wielki spór, czy te wieczne powroty należy traktować dosłownie, że na przykład, nie wiem co, dajmy na to 10 tysięcy lat, wszystko będzie wyglądało tak samo. Czy też należy to, jak na przykład mówi Spengler, Oswald Spengler, o którym tutaj ostatnio był nagrany wykład, historia powtarza się nie w sensie takim, że dosłownie, literalnie każda rzecz, przedmiot i tak dalej, tylko każda epoka, każda cywilizacja przechodzi te same fazy rozwojowe. Rodzi się, wzrasta, kwitnie, dojrzewa, starzeje się, umiera, na jej miejsce przychodzi inna. W każdym razie teoria wiecznych powrotów jest dlaczego tak ważna? Dlatego, że za pomocą teorii wiecznych powrotów Nietzsche zadaje straszliwe ciosy, nie tylko chrześcijańskiej wizji opatrzności, która zakłada, że czas jest linią prostą, ale przede wszystkim zadaje straszliwe ciosy, straszliwe uderzenia w XIX-wieczną optymistyczną teorię postępu, która mówi, że świat od ciemnoty średniowiecza wznosi się dzięki rozumowi poprzez renesans, oświecenie, rewolucję francuską, pozytywizm, liberalizm do góry. Nietzsche mówi, że nic się nie wznosi, bo będzie powrót, czyli dzisiejsze wznoszenie się, czym wyżej się wzniesiemy, to potem upadek, przepraszam, że tak powiem, na dziób,
będzie bardziej radykalny i wszystko zacznie się od nowa. A więc idea postępu reprezentowana przez Hegla, Kanta, Marksa, są to wszystko idee, które są nic nie warte, ponieważ człowiek nie jest w stanie wyjść z tych wiecznych powrotów, z tej kuli, takiego okręgu, po którym podąża świat, podąża dzieje i podąża historia. Wreszcie Nietzsche neguje prawdę jeszcze poprzez swoją tezę natury antropologicznej, czyli dotyczącej natury ludzkiej. Nietzsche odrzuca tezę, że ludzie są równi i uważa, że istnieją inne prawdy dla elity i inne prawdy dla ludu. Lud to ma takie prawdy jak chrześcijaństwo, demokracja, liberalizm, państwo prawa, socjalizm, marksizm, komunizm i tego typu rzeczy. Tam, gdzie dba się o malutkich, wszyscy mają porówno, wszyscy są równi, Bóg wszystkich kocha i tak dalej. I są drugie prawdy. Prawdy dla elity, dla tych, którzy kierują się wolą mocy. Oni rozumieją, że Boga nie ma. Jak mówi Nietzsche w swojej słynnej pracy, tako rzecze Zaratusztra, Bóg umarł, zamordowałem Boga, Bóg już nie żyje. Nie ma tych wartości. Oni wiedzą, że wartości chrześcijaństwa są fałszywe. Nadludzie, ta elita, o której pisze Nietzsche, oni również wiedzą, że filozofia grecka, Platona i Sokratesa była fałszem. Nie ma żadnych prawd, żadnego bytu, żadnej sprawiedliwości. Są również ludzie, którzy nie wierzą w prawdy w filozofii nowożytnej i w prawdy nauki, techniki, matematyki i biologii. To są ludzie, którzy potrafią się wznieść ponad prawdy, mówi Nietzsche, żyć bez prawdy i cieszyć się życiem, kierując się instynktem, kierując się radością życia, kierując się tym, co Nietzsche określa mianem mocy, co wcale nie oznacza przemocy. Moc to jest przede wszystkim moc w sobie. Moc polega na tym, że ludzie potrafią stanąć twarzą w twarz przed rzeczywistością i powiedzieć sobie, że nie ma żadnych sensów, o których poucza chrześcijaństwo i filozofia i świat techniki, że świat jest bez sensu. A mimo to nie podpadną w dekadencję, że wszystko jest bez sensu, więc nie warto cokolwiek robić, bo i tak pójdziemy do piachu. To są ci, którzy wiedząc o tym, że świat nie ma sensu, będą potrafili się nim cieszyć i upajać się każdym dniem swojego życia. Pojawia się w takiej sytuacji pytanie podstawowe. Czy Nietzsche w ogóle neguje pojęcie prawdy, czy też Nietzsche jakieś prawdy uznaje? Oj, literatura na ten temat, jaka powstała, jest olbrzymia. Są badacze, którzy twierdzą, że Nietzsche jest po prostu człowiekiem, który nie uznaje żadnych prawd. Są badacze, którzy twierdzą, że istnieje ich kilka poziomów. Prawdę mówiąc, mnie najbardziej przekonuje teza francuskiego badacza, taka z lat 60., on napisał taką książkę na 650 stron mniej więcej, Jeana Graniera, na temat pojęcia prawdy w filozofii Friedricha Nietzschego, który i Granier właśnie stwierdza, że istnieją trzy poziomy prawdy. To znaczy jest tak, jest prawda w znaczeniu takim, jakim daje religia i filozofia tradycyjna, mówiąca o bycie, Bogu, prawdzie. I takiej prawdy, mówi Granier, Nietzsche nie uznaje. Nie ma czegoś takiego. Takiej prawdy, to się tak fachowo nazywa prawdy ontologicznej, czyli prawdy o wszechświecie, nazwijmy to w ten sposób. Jest drugi poziom prawdy. Prawda pragmatyczna, czy też czasami zwana w literaturze prawdą dnia codziennego. To są prawdy pragmatyczne, to znaczy, one to nie są prawdy, ale ludzie poustalali sobie, że coś nazywają prawdą i fałszem, po to, żeby móc normalnie funkcjonować. Na przykład, jeśli idę do sklepu, na przykład do księgarni i patrzę, jest fajna książka, taka jak ta, i ją zabieram, chowam pod pachę gdzieś tam pod marynarkę i z nią wychodzę ze sklepu, to prawda pragmatyczna mówi, że ją ukradłem, bo nie zapłaciłem. Gdyby nie było tego pojęcia prawdy, to nie można byłoby powiedzieć, czy ją ukradłem, czy nie.
A tutaj według tego pragmatycznego pojęcia ludzie się umówili, że za rzeczy wynoszone ze sklepu się płaci i albo ktoś zapłacił, albo nie. Czyli takie prawdy dnia codziennego, mówi granie, Nietzsche uznaje. No i wreszcie jest trzecia prawda, która dzisiaj jest jeszcze fałszem. Prawda przyszłości. To będzie prawda nad człowieka w przyszłości. Nowe wartości, nowe idee, które zostaną stworzone przez wolę mocy nad ludzi, którzy przyjdą po ludziach. Jaka to będzie prawda? To będzie prawda, że nie ma prawdy tradycyjnej, że nie ma Boga, że nie ma bytu, ale mimo to ci ludzie stworzą nowe prawdy, nowe wartości, może nawet nowe bóstwa wymyślą i powiedzą, ogłoszą, że to jest prawda. Innymi słowy, będą to prawdy przyszłości, które nie będą prawdami rozumu. Będą to prawdy nowego mitu. I tutaj dochodzimy do niezwykle istotnej kwestii u Nietzschego. Zauważmy, że historia według Nietzschego wygląda w ten sposób. Wszystko się zaczęło od mitu. I największy, nazwijmy to, przepraszam, takie słowo, mitoman, ale twórca mitów i ten, który rozumiał świat mitów, Heraklit z Efezu. Potem mamy VII wiek przed Chrystusem, kiedy następuje jakiś kryzys. Nietzsche nie potrafi powiedzieć, skąd się wziął. Nastąpił. Pojawia się Platon i Sokrates, którzy mówią, że istnieje jakaś stała prawda i to rozum to odkrywa. Potem dołączają się do tego chrześcijanie, którzy jeszcze coś tam mówią o jakiejś prawdzie objawionej i o Bogu. Potem wszystko to laicyzuje filozofia nowożytna i przekształca to w matematykę, biologię, technikę i tak dalej. To się wszystko rozpada, innymi słowy. Dochodzi do epoki nihilizmu i dekadencji. I wtedy przychodzą nadludzie, którzy tworzą nową prawdę, która będzie miała znów formy mitu, a więc nie będzie wynikała z rozumu. Czyli zostanie przywrócony mit, który został obalony w VII wieku przed Chrystusem. I w ten sposób historia zatoczy koło. Czyli można powiedzieć, że Heraklit z Efezu w przekonaniu Nietzschego był największym myślicielem wszechczasu na początku dziejów i na końcu dziejów ludzie wrócą do jakiejś neoheraklitańskiej prawdy i koło się dokona i potem się wszystko zacznie od nowa. Także tak to wygląda. Teraz pojawia się pytanie, jakie są poglądy polityczne Friedricha Nietzsche? Poglądy polityczne Friedricha Nietzsche są takie jak poglądy Heraklita, rzecz jasna. Znów ten Heraklit się kłania. Heraklit był doktrynerem, czy ideologiem, no brzydkie słowo dla VII wieku przed Chrystusem, ideolog, ale tak się mówi po polsku, ideologiem świata arystokracji wojowników. Pogardzał demokratami, rewolucjami demokratycznymi, które oglądał na jego oczach w świecie greckim, które się wtedy działo. I na podstawie tej refleksji arystokratyczno-wojowniczej Heraklita Nietzsche tworzy wizję ustroju politycznego, a mianowicie rządy nad ludzi, rządy elity. Tylko że jest to ciekawa elita. To nie chodzi o elitę tylko i wyłącznie w sensie militarnym, siłowym. Taki jak na przykład, nie wiem, Trazymach z państwa Platona. Jest to elita w znaczeniu duchowym, elita ducha, elita nad ludzi, którzy nie uznają ani Platona, ani Chrystusa, ani nauki i którzy tworzą nowe wartości. I uwaga, elita ta jest poniekąd mocno anarchistyczna i antypaństwowa. Nietzsche bowiem uważa, że państwo nie zostało powołane przez elity. Zaś państwo według Fryderyka Nietzschego zostało powołane przez tłum, przez masy, przez podludzi, którzy obawiali się rządów elit, nad którymi nikt nie będzie miał kontroli. Obawiali się, że te elity będą ich dręczyć, mordować, grabić. I dlatego Nietzsche de facto chce znieść państwo, po to, żeby elita była niczym nieograniczona w stosunku do podludzi. Ideał nietzscheański jest połączeniem anarchizmu politycznego z arystokratyzmem
ducha. Dlatego Nietzsche, jeśli się potem z niego robi no, ojca totalitarnego, narodowego socjalizmu, to mocno do tej roli nie pasuje, ponieważ Nietzsche jest antypaństwowcem. Sam zresztą zrzekł się obywatelstwa pruskiego w pewnym momencie i umarł jako apatryda, czyli osoba pozbawiona obywatelstwa. Ponieważ Nietzsche w tym sensie jest takim arystokratycznym anarchistą. Nietzsche jako myśliciel polityczny jest zawziętym wrogiem niemieckiego nacjonalizmu. Nietzsche w ogóle zresztą miał do Niemców pogląd, na Niemcy miał w ogóle pogląd skrajnie pesymistyczny. Niemców określał bardzo chętnie mianem filistrów, czyli takich no, wykształconych erudytów, którzy nie rozumieją istoty rzeczywistości. To znaczy, to są takie osoby, z którymi można przyjść do salonu, porozmawiać o książkach, o polityce i tak dalej, ale to jest taka wiedza powierzchowna. Nie ma w tym, byśmy powiedzieli, mądrości, jest tylko erudycja. Nietzsche uważał, że niemiecki nacjonalizm to coś obrzydliwego. Dlaczego? Dlatego, że nacjonalizm jest ideologią kolektywną. To jest ideologia masy, podobnie jak wcześniej to było chrześcijaństwo i socjalizm. Nietzsche jako arystokrata jest skrajnym, ale to dosłownie skrajnym indywidualistą, chociaż nie jest liberałem, bo nie uznaje przyrodzonych praw jednostki. Co więcej, w swojej pogardzie dla Niemczyzny Nietzsche poszedł tak daleko, że zaczął w pewnym momencie twierdzić, iż posiada polskie pochodzenie i polskie korzenie. I czasami zresztą Polacy wielokrotnie się na to powołują, że Nietzsche też był Polakiem. Badania genealogiczne nie potwierdziły tego. Jest to własna autokreacja Fryderyka Nietzschego, zresztą głównie z późniejszych czasów, kiedy on już wariował. Jak wariował, to był nie tylko Polakiem, uważał się też za nowego Napoleona, podpisywał listy, prawda, jako Bismarck. Mało tego, w jednym z listów, bodajże chyba do siostry nawet napisał, że żyłem już w swoim życiu wielokrotnie, między innymi umierałem na krzyżu, prawda. Także szaleństwo Nietzschego w końcowym etapie życia powodowało, że się już uważał za wszystkie, za każdego i zresztą Ecce Homo, książkę autobiograficzną, właśnie skończył porównując, pisząc słynny tekst, słynne zdanie, Dionizos przeciwko ukrzyżowanemu, czyli mityczny bóg grecki przeciwko Bogu chrześcijan. Generalnie można powiedzieć, analizując myśl polityczną Friedricha Nietzsche, że mamy tutaj do czynienia z filozofem, który w imię jednostki i w imię wielkich jednostek gardzi tłumem. Jest zawziętym, najbardziej radykalnym krytykiem społeczeństwa masowego, wielkomiejskiego, które wyznaje doktryny, ideologie i religie wielkich mas. Chrześcijaństwo, liberalizm, demokracja, socjalizm. Wszystkie te idee, nacjonalizm jeszcze, wszystkie te idee Nietzsche starannie odrzuca. No i mamy drugiego Fryderyka Nietzschego, a właściwie nie Nietzschego. Nietzscheanizm, czyli w myśl nietzscheańską, która została w jakiś sposób zwulgaryzowana, uproszczona, sprowadzona do haseł, która była niezwykle popularna w Niemczech na początku XX wieku. Jak mówię, wiele ku temu zrobiła jego siostra Elisabeth wraz z mężem, którzy stworzyli wizerunek Nietzschego jako niemieckiego szowinisty. Jest oczywiście w pismach jego wiele takich elementów, tez, pojęć, których potem znajdziemy w narodowym socjalizmie i które powodowały, że Nietzsche był oskarżany o to, że był wielkim prorokiem narodowego socjalizmu. Takich poglądów można sobie tutaj wynaleźć kilka. Zwrócę uwagę na te, które tutaj są. Najbardziej charakterystyczne. Po pierwsze, wspólna dla Nietzschego, nietzscheanistów i narodowych socjalistów nienawiść do filozofii klasycznej, chrześcijaństwa, stałych pojęć prawdy, dobra, sprawiedliwości itd.
W filozofii niczańskiej, czyli tego Nietzsche, już bym powiedział, w odbiorze tłumów, Nietzsche miał głosić zasadę, że nie ma żadnych prawd. Nigdy nie było i nigdy nie będzie. Prawdy mają charakter mitologiczny i każdy naród, każdy folk stwarza swoje prawdy sam dla siebie, a generalnie, że największą prawdą, taką biologiczną, to już jest od Darwina wzięto, w ogóle to wzięte, jest to, że w świecie rządzą najsilniejsi. Herrenvolk, czyli lud, naród, panów. Czy też Herrenrasse, rasa panów. Sam Nietzsche rzeczywiście od czasu do czasu zdarza się w jego tekstach pojęcie Herrenvolku, czyli ludu panów, czy narodu panów, ale są to tylko i wyłącznie nazwy dla nadludzi. Nadludzi, którzy nie są żadnym konkretnym ludem czy narodem, są to poszczególne arystokratyczne jednostki, które mogą występować zarówno w Niemczech, w Anglii, w Polsce, w Chinach czy gdziekolwiek indziej. Nietzsche właśnie mówi, że to jest kwestia psychiki, stosunku do wartości, do życia, do chrześcijaństwa, do równości, do socjalizmu, do całej, bym powiedział, świata pojęć kolektywistycznych. Następnie przypisano Nietzschemu pogląd, że silniejsi rządzą słabymi i mają prawo do ich eksterminacji, dlatego że brak jakiejkolwiek etyki klasycznej czy chrześcijańskiej. W to oczywiście włączono do polityki niemieckiego imperializmu, do kolonializmu, podbojów w Europie itd. Ja powiem w ten sposób, Nietzsche nigdy nigdzie nie pisze, że ci nadludzie to mają katować, męczyć i mordować tych słabszych ludzi. Wprost przeciwnie, wynika z tego, że mają cofnąć się do VII wieku sprzed Chrystusa i stworzyć nowy mit. Nowy mit oznacza to, że będą to rządy według mitu, a w tym rządzie według mitu będą obowiązywały też mityczne prawa i stosunki pomiędzy ludźmi. To nie będą prawa oparte na rozumie, to nie będą prawa oparte na etyce chrześcijańskiej czy naturalistycznej, ale będą tak, jak będzie je opisywała nowa tradycja. Nie znajdujemy u niczego, co by wskazywało, że ci nadludzie to mają być gestapowcy i strzelać do więzionych w obozach koncentracyjnych ludzi. Poza tym zwróćmy uwagę, ja to będę mówił raz za razem powtarzał, Herrenvolk, czyli ta prawda rasa panów, to ma być, mają być jednostki. One nie mają żadnego zakorzenienia w żadnym genotypie, grupie rasowej, narodowościowej czy etnicznej. W każdym ludzie znajdują się takie jednostki i każdy lud składa się w większości z podludzi. Jedyne, co można powiedzieć, to, że Nietzsche nie przewiduje, aby nad ludźmi były kobiety. Nie ma u niego nad kobiet, u niego każda kobieta jest kobietką kierującą się uczuciami, głupotami, kokietującą i tak dalej. Jak się Państwo domyślacie, Nietzsche sam w swoim życiu, jak się zdaje, miał jakieś problemy w kontaktach z kobietami. Raz w życiu był zakochany. Dostał kosza i myślę, że w ten sposób sobie to mocno odpracowywał. Następne pojęcie, rasa. Rasa szczególnie znajduje się w takiej malutkiej książeczce z genealogii moralności, pismo polemiczne. Przy czym to pojęcie rasy znów nie ma charakteru rasy w znaczeniu genetycznym. Rasa, to słowo w językach europejskich końca XIX wieku ma podwójne znaczenie. Rasa jako rasa, czyli rasa biała, żółta, czarna i tak dalej. I rasa w znaczeniu ludzie o wspólnym pochodzeniu, to znaczy tłumaczone na język polski trzeba by tłumaczyć jako ród. I kiedy Nietzsche pisze tutaj, prawda, o rasach, to ma na myśli tutaj właśnie lud, grupę ludzi, która się czuje wyższa, nie kieruje się tradycyjną moralnością, etyką, nie wierzy w Boga, chrześcijan, nie czyta Platona. Tyle tylko, że z genealogii moralności tam jest jeden mały problem. Mianowicie jest to opisane na przykładzie historycznym.
i tym rasom panów, która zdobywa świat, są Germanie zdobywający Rzym. I stąd też w całej późniejszej, tym zwulgaryzowanym niczanizmie mamy do czynienia z potomkami Germanów, czyli z Niemcami, którzy walczą z potomkami Rzymian, czyli z ludami takimi jak Francuzi, Włosi czy Hiszpanie, czyli z ludami, można powiedzieć, łacińskimi. Do tego dopisano potem jeszcze Słowian, o których Nietzsche w ogóle słowa nie wspomina w tej książce. I w ten sposób powstała idea rasy jakiejś aryjskiej, prawda, czy nordyckiej. Zresztą Nietzsche również posługuje się pojęciami Aryjczyków, ale pamiętajmy, że kiedy Nietzsche pisze swoje prace, Aryjczycy nie są jeszcze grupą rasową. Są to Aryjczycy, wtedy dopiero zaczynają być oddzielną rasą w rasizmie niemieckim, wtedy są jeszcze przede wszystkim grupą językową. Mówi się o językach aryjskich czy językach Ariów, które zresztą pojęcia tego używamy po dzień dzisiejszy, tylko że słowo Aryjczycy i Ariowie zostało skompromitowane przez III Rzeszę, dlatego posługujemy się dzisiaj pojęciami języków indoeuropejskich, ale to jest to samo co języki aryjskie. I Nietzsche tak naprawdę tutaj, gdyby zastąpić Aryjczyków indoeuropejczykami, to by, że tak powiem, nic nazistowskiego w tym nie było. Ale ponieważ wziął akurat przykład Germanów zdobywających Rzym, no to dało niemieckim szowinistom to od razu wiatr w żagle. Nie teoria, tylko sam przykład. Wreszcie nadczłowiek z tako rzeczy Zaratusztra. Konia z rzędem, kto po przeczytaniu tej książki znajdzie jakiś cytat, który będzie mówił, że nadczłowiek i podludzie to pojęcia rasowe. Nic takiego nie ma. Nadczłowiek to jest właśnie ten, kto będzie kierował się wolą mocy, obali ostatecznie stare wartości i stworzy nowe. To nie jest żaden typ rasowy. Nawet właściwie nie wiadomo, czy nad człowiek to będzie jedna osoba, czy to będzie jakaś grupa ludzi. Nietzsche sam, zresztą tako rzeczy Zaratusztra jest pracą napisaną jako taka kpina z Pisma Świętego, napisane właśnie w duchu Pisma Świętego. I sam Nietzsche tutaj jako Zaratusztra pozuje się na Jana Chrzciciela, który przepowiada Mesjasza, czyli nadczłowieka. No nic nie wskazuje na to, żeby był to człowiek w znaczeniu rasowym. Jest dużo literatury porównującą koncepcję nadczłowieka z koncepcją doboru naturalnego Jeana Baptista Lamarcka i Charlesa Darwina. No i właściwie cała literatura jest zgodna, że nie jest to żadna, bym powiedział, koncepcja taka rasowo-antropologiczna, jak to się fachowo mówi. I wreszcie przedostatni punkt. Zapisany w książce pod tytułem Wola mocy, a mianowicie spór pomiędzy rasą semicką a Germanami. Tam rasa semicka jest opisana właśnie jako rasa podludzi, która próbuje podbić świat za pomocą chrześcijaństwa, które sprytny semita, święty Paweł z Tarsu, stworzył dla pogan po to, aby obalić władzę rzymskiej arystokracji. Czyli, jakbyśmy to powiedzieli, Aryjczyków. Problem tylko polega na tym, że w całej twórczości Fryderyka Nietzschego ten motyw znajduje się w jednym miejscu, na kilku stronach, w Woli mocy, a więc w książce, o której się powszechnie uważa, że została podrasowiona, można powiedzieć, przez siostrę Elizabeth z jej mężem. Dlatego wielu badaczy uważa, że wyprowadzanie na podstawie tak niepewnego źródła teorii jakiejś walki semitów z Germanami jako teorii będącej istotą niczanizmu, no jest bardzo dobrowolną interpretacją i taką, jak to się fachowo mówi, wolontarystyczną, nieopartą na poważnym materiale. Rzeczywiście jest tego zaledwie parę stron i jak mówię, w książce, która została podretuszowana po jego śmierci. Ja bym to nie przesadzał z tym, dlatego, aczkolwiek prawda jest taka, że w filozofii, w myśli, w
w ideologii III Rzeszy ten element jest niezwykle ważny. Na jednym z następnych wykładów będę Państwu mówił o Alfredzie Rosenbergu i jego micie XX wieku, który cały został zbudowany, no można powiedzieć, dobudowany do tych kilku stron z niczego, przedstawiający właśnie to, istotą książki Rosenberga jest ta wizja walki Semitów za pomocą chrześcijaństwa ze światem aryjskich Nordyków. No i to jest wzięte z pewnością. Można wskazać Fryderyka Nietzschego jako źródło, wolę mocy jako źródło konkretne, skąd zostało to wzięte. Tyle tylko, że jak mówię, jest to motyw słabo Nietzschego zarysowany w jednym miejscu i w książce o dosyć niepewnym pochodzeniu. Co w związku z czym spowodowało, że na Nietzschego tak chętnie powoływali się naziści? Po pierwsze, dlatego, że występuje u niego masa pojęć, które zapożyczyli, czyli nadczłowiek, rasa panów, naród panów, Aryjczycy, podludzie, rasa semicka i tak dalej. On się posługuje tymi wszystkimi pojęciami w sposób niezwykle nieostry. To jest warte podkreślenia. Niezwykle nieostry, dlatego że Nietzsche uwielbia pisać w języku metafor. To nie są takie książki, prawda, jak się czyta od pierwszej do ostatniej strony, to jest podzielonych na przykład 300-stronicowa książka na 300 paragrafów. Każdy jest taką mniejszą czy większą metaforą. Dlatego te wszystkie pojęcia są strasznie nieostre, a plus do tego jest cały czas to przekonanie, że prawdę podaje mit, który w VII wieku zniszczył Sokrates z Platonem i który na końcu naszego obrotu dziejów, prawda, zanim wszystko się cofnie, na końcu naszego eonu, bo tak się to powinno nazywać fachowo, czyli na końcu naszej epoki, znów nastanie czas mitu. I na końcu naszej epoki, kiedy zostanie obalone chrześcijaństwo, filozofia, rozum i racjonalizm, ma przyjść nowy mit, gdzie będą obracały się takie pojęcia jak rasa, Aryjczycy, Herrenvolk, Semici i tak dalej. No i prawda jest taka, że III Rzesza i naziści próbowali stworzyć właśnie taki mit za pomocą tych samych czy podobnych pojęć, a przynajmniej częściowo tych samych, i dlatego powoływanie się na Fryderyka Nietzschego tak bardzo im pasowało. Dlaczego? Dlatego, że nie bardzo mieli się do kogo odwołać, bym powiedział, takich filozofów rangi światowej, i tutaj Nietzsche był jedyny. Dlatego należało wziąć te wszystkie pojęcia, z niego wykoncypować, pokazać, że to on jest ich twórcą, i w ten sposób pokazać podglebie intelektualne dla własnej myśli, podglebie, którego, powiedzmy sobie szczerze, tak naprawdę nie było. Ponieważ różnica pomiędzy Fryderykiem Nietzsche a Adolfem Hitlerem i nazistami jest jedna i podstawowa. Nietzsche jest zwolennikiem zniesienia de facto państwa, stworzenia anarchii, gdzie będą rządzili ci, którzy będą mieli wolę mocy, czyli będzie to niepaństwowe społeczeństwo arystokratyczne, które będzie pogardzało tłumem. Podczas kiedy Adolf Hitler głosi zniesienie współczesnego państwa liberalnego, tu się zgadza z Fryderykiem Nietzsche, ale potem ma powstać kolektywistyczna masa germańska, która będzie wywracała świat do góry nogami. A więc to oznacza, że narodowy socjalizm jest wyrazem społeczeństwa masowego w Niemczech. A więc tego wszystkiego, czego Nietzsche nienawidził. Gdyby Nietzsche usłyszał, że jest ojcem duchowym narodowego socjalizmu, czyli nacjonalizmu i socjalizmu, to by powiedział, to są jakieś ideologie grupowe, kolektywistyczne, są tylko jednostki nad ludzie. Cały pomysł polegał narodowo-socjalistyczny na tym, żeby to, co Nietzsche pisał o jednostce czy o jednostkach, przenieść na wspólnotę narodową czy też rasową, którą są Niemcy, ewentualnie Germanie. I to jest podstawowa różnica. To, co Nietzsche pisze o jednostkach, narodowi socjaliści powiedzą, że cały niemiecki folk,
cały niemiecki naród, Germanentum, jest wyrazem tych niczańskich wartości. Jest to pogląd, którego Nietzsche z pewnością by nie przyjął. Szanowni Państwo, na zakończenie tradycyjnie chciałbym Państwu podziękować za wszystkie wpłaty i wsparcie dla nas. W tej chwili do druku poszła moja nowa książka dotycząca sojuszu pomiędzy neoliberałami i neomarksistami przeciwko państwom narodowym i klasie średniej. Zbieramy w związku z czym fundusze na tą książkę. No, proces wydawniczy nie jest tani, a też nie chcielibyśmy książki wydać w niewielkim nakładzie. Dlatego bardzo serdecznie proszę o wsparcie z dopiskiem na cele statutowe. Można nas również wspierać, kupując nasze książki, moją i mojej żony, w cenie 50 lub 52 zł wpłacane na numer naszego konta z dopiskiem na cele statutowe. Książka. Tak samo obydwie książki w wersji papierowej i w wersji elektronicznej możecie Państwo kupić na stronie provitabona.pl. Obydwie książki, a także inne nasze produkty możecie Państwo również zakupić w księgarni zaprzyjaźnionej na stronie konserwatyzm.pl. Dziękuję serdecznie, do widzenia. Spotykamy się na następnym wykładzie, który poświęcony będzie już wprost ideologii narodowego socjalizmu, a konkretnie Adolfowi Hitlerowi. Dziękuję.